Cześć, dzień dobry, witam Was na moim kanale. Ja nazywam się Bartek Wojewódzki i w dzisiejszym odcinku opowiem o kreatynie. Dowiecie się z dzisiejszego odcinka, jak działa, czym w ogóle jest kreatyna, dlaczego możemy lub powinniśmy ją suplementować, jakie efekty niesie za sobą jej stosowanie, również te takie mniej popularne, oraz oczywiście jak ją dawkować. Zapraszam. A więc zanim przejdziemy dalej, jeżeli filmy, które nagrywam, Wam się podobają, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, kliknąć suba. Będzie to dla mnie informacja, żeby dalej nagrywać podobne treści. Z góry dzięki i lecimy do pierwszego punktu, czyli czym w ogóle jest kreatyna i jakie jest jej podstawowe działanie. A więc kreatyna jest substancją, która naturalnie występuje w naszym ciele. Jej głównym miejscem wytwarzania jest wątroba, natomiast magazynem mięśnie. Mięśnie magazynują głównie kreatynę w postaci fosfokreatyny, o czym opowiem za chwilę. Codziennie niewielki procent naszych zasobów kreatyny, w przeliczeniu jest to około 1 do 2 gram, zostaje rozłożona do kreatyniny i wydalona razem z moczem. Aby uzupełnić te straty, możemy spożyć kreatynę razem z naszą dietą, na przykład w postaci mięsa lub ryb, natomiast pozostała część powstaje z aminokwasu. Zmagazynowana w naszych mięśniach fosfokreatyna jest źródłem paliwa dla jednego z głównych szlaków energetycznych w naszym ciele. Mowa oczywiście o szlaku fosfagenowym, który jest wykorzystywany przez nasz organizm głównie do krótkotrwałych, intensywnych wysiłków, takich jak trening z ciężarami, sprint itd. Patrząc na kreatynę z poziomu komórkowego, główna cząsteczka energetyczna w naszym ciele, ATP, rozpada się, tworząc ADP, cząstkę fosforanu, oraz energię, którą mogą wykorzystać nasze mięśnie. Aby jednak resynteza ATP mogła zachodzić szybko, niezbędny jest wysoki poziom wysycenia mięśni fosfokreatyną i w tym właśnie może nam pomóc suplementacja. Możliwości akumulacji kreatyny w naszym ciele są bowiem większe niż jej standardowy poziom. Uzupełniając kreatynę, jesteśmy w stanie zwiększyć zapasy fosfokreatyny, umożliwiając szybkie uzupełnienie utraconej cząsteczki fosforanu, co oznacza więcej ATP i ostatecznie więcej użytecznej energii do szybszego kurczenia się mięśni. Kreatyna jest najlepiej przebadanym suplementem na świecie, a dane dotyczące jej działania są bardzo jasne. Kreatyna przede wszystkim znacznie poprawia wydajność siły i mocy, poprawia nawodnienie mięśni i może pośrednio wpływać również na wzrost masy mięśniowej. Nie bez powodu znajduje się na liście substancji charakteryzujących się bezpieczeństwem oraz skutecznością polecaną m.in. przez takie instytucje jak Międzynarodowe Towarzystwo Żywienia w Sporcie czy Centralny Ośrodek Żywienia w Sporcie. A więc tu sprawa jest dosyć oczywista i kreatyna właśnie najbardziej jest znana z tego działania, czyli z wspierania naszych zdolności wysiłkowych. Jednak przejdźmy teraz może do takich trochę mniej znanych oblicz kreatyny. Inne korzyści, jakie może nieść za sobą suplementacja kreatyną poza korzyściami typowo sportowymi, są stale badane. Weźmy na przykład termoregulację. Podobnie jak węglowodany, kreatyna zawiera właściwości osmotyczne, czyli pomaga akumulować niewielką ilość wody. Faza ładowania kreatyny, o której wspomnę nieco później, sprzyja krótkotrwałej retencji wody. Z tego powodu pojawiło się pytanie, czy suplementacja kreatyną może pomóc sportowcom w tolerancji wysiłku podczas upału. Wyniki przeprowadzonych badań dostarczają mocnych dowodów na to, że suplementacja kreatyną może służyć jako skuteczna strategia nawadniania żywieniowego dla sportowców trenujących w gorącym i wilgotnym środowisku, zmniejszając w ten sposób ryzyko chorób związanych z upałem. Dość ciekawe może okazać się również zastosowanie kreatyny u osób starszych lub po przebytych kontuzjach. Chociaż nie wszystkie badania potwierdzają korzyści, niektóre dowody wskazują na to, że suplementacja kreatyną może wywierać ochronny wpływ na mięśnie w przypadku unieruchomienia i sprzyjać regeneracji oraz przede wszystkim szybszemu odzyskiwaniu sił w trakcie rehabilitacji. Jest to niezwykle ważna informacja, szczególnie właśnie dla seniorów czy osób po kontuzjach. Od dawna również wiadomo, że suplementacja kreatyną wykazuje działanie neuroprotekcyjne, czyli mówiąc wprost, wpływa ochronnie dla naszego mózgu. Na przykład przegląd badań z 2018 roku pokazał, że suplementacja kreatyną poprawiała wyniki testów na pamięć krótkotrwałą oraz inteligencję czy zdolność rozumowania. Wykazano jednak przy tym, że kreatyna z większym prawdopodobieństwem może wspomóc funkcje poznawcze u osób bardzo zestresowanych, z niedoborem snu oraz u osób starszych czy wegan oraz wegetarian. Dzieje się tak prawdopodobnie ze względu na dużo mniejsze zwyczajowe wysycenie kreatyną właśnie wśród tych populacji.
Poza tym istnieją również pojedyncze dowody na to, że kreatyna może wspierać redukcję objawów po uszkodzeniach mózgu, takie jak bóle czy zawroty głowy. Podsumowując, kreatyna jest najlepiej przebadanym i wciąż badanym suplementem, którego działanie potwierdzono w takich zakresach jak zwiększenie mocy, siły oraz beztłuszczowej masy ciała, lepsze nawodnienie, poprawa wydolności beztlenowej, zmniejszenie zmęczenia w przypadku uszkodzeń mózgu oraz w mniejszym stopniu w przypadku niedosypiania, redukcja poposiłkowej odpowiedzi glikemicznej, niewielki wpływ na redukcję zmęczenia w trakcie ćwiczeń, niewielki ochronny wpływ na mięśnie, niewielki wpływ na poprawę funkcji kognitywnych u mięsożerców, natomiast zdecydowanie bardziej wyraźny u osób starszych oraz wegan i wegetarian. Zmniejszenie objawów depresji. Poprawa zdolności regeneracyjnych. Możliwa poprawa kontroli glikemii u diabetyków. Niewielki wpływ na obniżenie homocysteiny, która jest ważnym markerem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wpływ na zmniejszenie objawów po uszkodzeniu mózgu. Potencjalny wpływ na wiele chorób. Jak widzimy, tych zastosowań jest więc dosyć dużo i akurat kreatynę naprawdę warto jest suplementować. Ale skoro o suplementacji mowa, no to dobrze by było wiedzieć, w jaki sposób to robić. A więc przejdźmy do trzeciego punktu, czyli forma, dawkowanie oraz ewentualne efekty uboczne. A więc zaczniemy od formy. Najbardziej przebadaną formą jest monohydrat kreatyny, zwany również przez wielu monohydrantem. I tu temat jest prosty. Wchłanianie monohydratu z przewodu pokarmowego wynosi praktycznie 100%, dlatego nie ma sensu na siłę szukania innych form, które miałyby poprawić coś, co i tak już działa bardzo dobrze. Co do samego dawkowania. Tutaj szkół jest naprawdę kilka, ale takie dwie najbardziej rozpowszechnione to faza ładowania, no i normalne stosowanie kreatyny. Odnośnie fazy ładowania, polega ona na tym, że przez pierwsze 5 do 7 dni stosujemy wyższą dawkę kreatyny, która wynosi od 20 do 30 gram dziennie i później przechodzimy do fazy podtrzymania 3-5 gram dziennie. Zaletą fazy ładowania jest szybsze czerpanie korzyści z suplementacji kreatyną, a więc zalecałbym to raczej osobom, którym po prostu na takich efektach zależy, czyli generalnie sportowcom. Wadą fazy ładowania może, ale nie musi być troszkę bardziej zauważalna retencja wody, która może po prostu skończyć się jednym lub dwoma dodatkowymi kilogramami na wadze. Nie jest to absolutnie jednak nic złego, ponieważ jest to woda, która gromadzi się w mięśniach i jest to zjawisko pożądane. Może być jednak problematyczne dla osób, które na przykład mają limit wagowy i są sportowcami. Faza ładowania może być problematyczna również w przypadku kobiet, szczególnie jeżeli boją się tego kilograma czy dwóch na wadze, ale tak jak mówię, nie powinniśmy się tego bać w tym przypadku. No i jeszcze do tej samej retencji wody. Co prawda kreatyna, tak jak wspomniałem, już powoduje niewielką tą retencję wody, ale nie jest to absolutnie nic złego i mitem jest, że kreatyna zalewa. Jeżeli ktoś bierze sobie kreatynę i jest ulany, to nie dlatego, że bierze kreatynę, tylko dlatego, że jest ulany. Czyli najprawdopodobniej za dużo je. Druga metoda suplementacji kreatyny to po prostu stałe dawkowanie od 3 do 5 gram, przy czym ja bym obstawał raczej przy dawkach bliższych 5 gramów. Taka suplementacja pozwoli nam na wysycenie organizmu kreatyną w przeciągu 3-4 tygodni i prawdopodobnie nie zauważymy takiego skoku wagi. Kiedy spożywać kreatynę? Z tego względu, że liczy się tak naprawdę poziom wysycenia mięśni kreatyną, nie ma tak naprawdę znaczenia, kiedy suplement będziemy przyjmować. Jeżeli jest nam wygodniej rano, to przyjmujemy rano. Jeżeli przyjmujemy wieczorem, to też dobrze. Z uwagi na możliwy wpływ na poprawę kontroli glikemii, czy wpływ na transport składników odżywczych u niektórych osób, na przykład cukrzyków, dobrym pomysłem może być suplementacja do posiłku lub w przypadku sportowców, na przykład w posiłku potreningowym. Tak jak jednak mówię, ma to raczej marginalne znaczenie, przede wszystkim zależy nam na wysyceniu mięśni. Co do samego okresu trwania suplementacji, nie ma absolutnie potrzeby, żebyśmy robili jakieś cykle, przerwy od kreatyny i tak dalej. W badaniach, w których podawano nawet do 30 gram przez okres 5 lat, nie zaobserwowano absolutnie żadnych skutków ubocznych u osób zdrowych. Oczywiście te 30 gram to jest dużo za dużo w stosunku do tego, co potrzebujemy, więc też pamiętajmy, że więcej nie znaczy lepiej i nie ma sensu. Co do samych efektów ubocznych. Najważniejsze, o czym trzeba wspomnieć, to zdrowie nerek, ponieważ kiedyś sugerowano właśnie, że kreatyna powoduje jej uszkodzenia, co jest kompletnym mitem. Jest wiele badań wskazujących na to, że u zdrowych osób suplementacja kreatyną nie ma absolutnie żadnego negatywnego
wpływu. Dla osób, które mają jakieś problemy z nerkami, na pewno zalecałbym ostrożność i konsultację z lekarzem, zanim zaczniemy cokolwiek suplementować na własną rękę. Z innych efektów ubocznych mogą wystąpić skurcze żołądka, jeżeli spożyjemy dużą dawkę kreatyny bez wystarczającej ilości wody, oraz obserwowano również w przypadku dużych dawek naraz, biegunki czy nudności, ale tak jak mówię, było to tylko przy dużych dawkach, które jak już wspomniałem, nie są nam absolutnie do niczego potrzebne. Nawet jeżeli robimy fazę ładowania, to powinniśmy pamiętać o tym, że te dawki trzeba rozdzielić w ciągu dnia na, powiedzmy, na 4 czy 5 dawek po 5 gram. Dostałem również pytanie odnośnie tego, jak ma się suplementacja kreatyną do objawów związanych z IBS-em, czyli z zespołem jelita drażliwego. I nie znalazłem tak naprawdę żadnych publikacji, które mówiłyby, że są jakieś przeciwwskazania, aczkolwiek ja tutaj zalecałbym taką indywidualizację, jak przy wszystkich chorobach przewodu pokarmowego. Czyli sprawdziłbym po prostu, czy małe dawki szkodzą, no i zalecałbym tu na pewno też zastosowanie jak najbardziej takiej nieprzetworzonej formy kreatyny, czyli bez żadnego smaku, całkowicie naturalna forma, bez słodzików i tak dalej. I przy takim układzie, nawet przy IBS-ie nie powinna sprawiać problemu, ale tak jak mówię, może być to kwestia indywidualna, no i wtedy po prostu może być tak, że trzeba sobie na jakiś czas odpuścić suplementację. I to tak naprawdę tyle na dziś. Jeżeli film się Wam podobał, to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz, dajcie znać, że żyjecie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!